Projekt Komisji Edukacji i Kultury referuje przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury Pan 93 Projekt Czerwony, Pan Maciej Werner. Dziękuję. Jak co roku musimy pod koniec kalendarzowego podzielić środki finansowe, które mamy przeznaczone na zadania remontowe na przyszły rok. W tym roku, na przyszły rok dostaliśmy sumę 373 300 zł do podziału. No jest to kwota o 75 tysięcy mniejsza niż w poprzednim roku, niestety. A zadania, jak zwykle, są kosztowne. Tak więc podział był zrobiony na podstawie wycen poszczególnych zadań remontowych. I numer 1. Szkoła podstawowa numer 2. Remont sanitariów wraz z dostosowaniem do potrzeb 6-latków. Pierwszy etap, kwota 80 tysięcy zł. To zadanie było wycenione na ponad 160 tysięcy złotych, jak na ten jednoetapowe zadanie byłoby to za małe, dlatego tę kwotę postanowiliśmy rozłożyć na dwa etapy. Szkoła podstawowa nr 114, ulica Łąkowa, malowanie korytarzy i klatek schodowych, pierwszy etap kwota 24 tysiące, także to jest ścięta kwota o połowę i dostępowanie zadań. ZSO nr 9, ulica Senior Lotnictwa 5. Wymiana płytek selekcyjnych po korytarzach na wykładzie PSP, etap pierwszy, kwota 53 300 zł. To jest także kwota zmniejszona o połowę z całego na około 117 tysięcy mniej więcej wycenionych. Dalsze zdanie. Szkoła podstawowa nr 64 przez Sadzawki 1. Wymiana płytek na korytarzach i klatkach schodowych. To jest kontynuacja zadania z tego roku. Kwota 40 tysięcy zł. Przy szkole nr 20, ulica Ułan 38, kontynuacja wykonania odmiany na klatce schodowej, kwota 8 tysięcy zł. Przy szkole nr 122, ulica Świerkowa 13, remont sanitariów, kwota 9 tysięcy zł. Przy szkole nr 65, ulica Strzec, remont kuchni wraz z zabytkiem, kontynuacja, kwota 10 tysięcy zł. Przy szkole nr 123, ulica Michałowskiej 4, remont schodów zewnętrznych, wraz z dorosłym do przedszkola, kwota 12 tysięcy zł. Przy szkole nr 162, ulica Kazimierza Odnowiciela 4, malowanie ścian wewnętrznych ze szkoły w etapie pierwszym, kwota 27 tysięcy zł. Także tutaj postanowiliśmy rozpatrywać to zadanie, ponieważ za duża kwota byłaby na jednoosobowe wykonanie tego zadania. Przy szkole nr 162, filia, ulica Wypaska 3, izolacja w Cieśni Gosiowa, wykonanie izolacji pionowej, kontynuacja, kwota 28 tysięcy zł. Przy szkole nr 178, ulica Sudowska 3, kotłownia gazowa, wymiana piecza gazowego, CWU wraz z montażem termoregulatorów, kwota 54 tysięcy zł. Gimnazjum nr 9, ulica Kazimierza Odnowiciela 2, wymiana płytek na korytarzach na wykładzinach PCP, etap pierwszy 25 tysięcy zł. Oraz przy szkole nr 123, filial ulica Stanisława Skarmierza, wykonanie podjazdu dla wózków przy schodach wejściowych 33 tysiące zł. Jakaś dyskusja? Tak, ja chciałem zadać pytanie. Szkoła podstawowa nr 64 jest wymiana płytek na korytarzach i klatkach schodowych, kontynuacja. Po tej kontynuacji, jak to będzie wyglądało? Czy to będzie koniec, czy tam jest jakiś tak? Wszystkie klatki schodowe i wszystkie korytarze będą wymienione w dniu pierwszym. Bo byłaby wymiana całości. A odnośnie przedszkola schodów 23, wykonanie tego podjazdu, to jest dla wózków zwykłych, czy inwalidzkich? To po co pan bardzo skromne schody przy... Znaczy, jeśli się tam się podjazd na wózków inwalidzkich, to tam trzeba by zrobić taki łamany podjazd, który kosztował 40 tysięcy złotych tak naprawdę. A tutaj chodzi tylko o możliwość, że tam jeśli są jakieś mamy z skarbą, mamy z wymogu, żeby podjechać po prostu na... Ja jeszcze powiem, powinniśmy się na komisji zastanowić, ale to jest nie takie, te schody są dość skromne. I żeby, ja nie wiem, oni zaproponowali kwotę 3 tysięcy, prawda, na wykonanie tego. A co przewodniczący mówi, że tak zrobić podjazd by należało tak skromnie, prawda, ale tak sobie życzą i że zrobią za tą kwotę. Znaczy, bo to jest delikatne zawady, ale to jest gdzieś 10 metrów, albo po prostu to chodzi o to, że do przedszkola, i on po prostu każdy ten rodzaj zwiezie i nie musi mieć zgodnie z przepisami, na nią żeby nie porównywać. Dalszy ktoś może
dokładnie. A przy tych 1000 latach to zamienię podjazdów z 8 to jest... Dzięki. Trzeba było na ulicy zacząć. Jeszcze jakiś głos w dyskusji? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały z artykułu 325? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że radna przyjęła tej uchwały z artykułu 325. Druk 326, projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Reformuje przewodnicząca Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Rady Dziennicy przeciw Pani Czerwony. Pani Karolina Walikowska. Pani? Dzisiaj Państwa nie pytają, przeznaczają się środki na zawsze do Teotlenku Węgla, do pogotowia ratunkowego w Krakowie. Niestety dostaliśmy pismo z Biura Ochrony Zdrowia, że nie możemy przekazać tych środków, ponieważ prezydent sugeruje, żeby mówić inaczej, żeby nie zawierać nowych umów z nowymi jednostkami. Z tego powodu nie możemy przekazać w tym roku tych środków i mimo, że to jest zabłąd w tym roku, znaczy dyrektorów, to są te środki na rok obecny, jeśli nie słucha. W związku z tym nie możemy przeznaczyć środków na dyrektory tego węgla, przynajmniej nie w tym roku. W związku z tym zdecydowaliśmy się na przeniesienie tych środków na zakup książki biblioteki i szkoły podstawowej nr 95. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały z artykułu 326. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z artykułu 326? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że rada przyjęła projekt uchwały z artykułu 326. Druk 327. Projekt grupy radnych. Referuję. Nieważne. No, wszystkie wnioski wypisane. Referuję, już gminy. Ktoś ma? Proszę szybko. A gdzie mamy? Innowacja i rozwój. Tak, jeszcze mam. Ze smartfonem, nie? Właśnie, wysłał Państwu projekt uchwały na nowego na komórki. Nie, to co Państwo? Przepraszam. Drodzy Państwo, ponieważ Państwo nie mają tego projektu uchwały przed sobą, ja Państwu przeczytam ten projekt uchwały. Jest to uchwała Rady Dziennicy 3 Grupy Czerwonej z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju i Innowacji. Paragraf 1. Powołuje się Komisja Rozwoju i Innowacji. Paragraf 2. Członkami Komisji zostają Łukasz Wandów, Dariusz Wichler, Anna Wadka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję i możliwość wprowadzenia poprawek. Wybiegłem z żeby Państwu celować, chcę też wszystko pozamykane, że zapytam Państwa momentem ten króciutki jeden tekst, taka innowacja bym powiedział. O co chodzi? Jest parę projektów z naszej dzielnicy, które chciałbym realizować nie z pieniędzy dzielnicy, ale z pieniędzy zewnętrznych, z pieniędzy sponsorów, jakichś podmiotów. I tu ma właśnie zwrócić ta komisja. Komisja musi zajmować projektami innowacyjnymi. Część z tych projektów, być może większość, okaże się projektami, które nie wypalą. Dzisiaj się okaże, że nie mają racji bytu, ale przynajmniej jeden, dwa, trzy projekty będą takie na tyle dobre, że zrekompensują te straty. Zapraszam wszystkich chętnych do zapisania się do tej komisji. Tak więc to oczywiście nie jest zamknięta, bardzo się cieszę. I te wszystkie projekty, które do tej pory Państwu zarzucałem Was na sesję przez ostatnie miesiące, będę na pewno kierował na komisję, tam będą podawane grupce. I te, które będą złe, będą odrzucane, jak sesje nam trafiały tylko te najlepsze. Myślę, że mam nadzieję, że przez ten rok udowodniłem Państwu, że jestem w stanie sprawdzić, że ta komisja będzie komisją merytoryczną. Jeśli chodzi o tego tym rzeczem. Dziękuję. Pan premier Myślikowski też się zgłosił. Ja się bardzo cieszę, bo wydaje mi się, że dobrze, że ta komisja padła taka propozycja, tylko wydaje mi się, że nie ma na to wasze, ale wydaje mi się, że tu powinna być komisja poparta, powiedzmy, statutowymi paragrafami odnośnie powołania. I tutaj chyba nie za bardzo możemy powołać tą komisję w tym momencie. Znaczy, z projektu uchwały nie jest no nie, no. Czy jest jeden brak? Nie ma przedmiotu i zakresu działania. Dokładnie, która powinna być merytorycznie zgodnie z statutem wyszczególniona. Ja... Czym się komisja ma zajmować? Już odważyć. Więc już tłumaczę. Nie można bardzo mocno. Ja chciałem przygotować prezentację, która będzie. To będzie jakiś głupak prezentacji, która będzie tłumaczył Łukaszu z paragrafa, który będzie pisany do działania. Tu już dokonam korekty. Oto korekty. Drodzy Państwo, to
poprawną formę gramatyczną.